podróżnego Narodowego Funduszu, to czy tabelki, czy wskaźniki, wszystko fajnie i różowne, to życie jest naszym pokazujemy. I tu jest ten mały problem. Ale prawda też jest taka, że dyrektor Zakrzewski i jego służby nie odmawiają. Spod tego nie odmawiają właśnie rozmowy. I myślę, że nie mógł raz korzystać, tylko pytanie, co dalej. Tu myślę, że nie będę dalej przeciągnął swoich wywodów, bo proszę Państwa o zabieranie głosów i jeśli mamy jakieś prośby o dodatkowe wyjaśnienia, względy, pytania, bardzo proszę. Bardzo proszę, bardzo dziękuję. Proszę się przedstawić, dobrze? Już jest. Panie dyrektorze, wspomniał pan o rozporządzeniu, które wczoraj się ukazało. W naszym szpitalu już żeśmy przewidzieli, ile to będziemy mieli więcej pieniędzy. I tak chodzi o tylko dwóch oddziałów. Chirurgia i oddział wewnętrzny i to nie wszystkie jednostki chorobowe. I wyszło nam w naszym oddziale chirurgii o 3,2% wzrost. I oddział wewnętrzny 4,1%. Ponieważ mamy 10 oddziałów, to statystycznie można przyjąć, że wzrost finansowania w naszym szpitalu będzie o 0,809% ryczałtowego całości, co stanowi około 150 tysięcy. Bo gdzie to jest ten milion, o którym raz powiem? Że powtarzam za dzisiejszą informacją prasową, że sam tych wyliczeń nie robiłem. W związku z powyższym no, nie chcę tutaj odnosić się do wypowiedzi, które padły dzisiaj medialnie, bo takie padły z ust pana ministra. Bardzo proszę. Ale panie prezesie, a bo jakby pan zapewni nas tutaj, jakby dał nam taki zielony światło, że około miliona możemy otrzymać na szpital podstawowy dodatkowych środków z tytułu tej podwyżki. W związku z tym, czy to co mówi pan dyrektor Pietras, to jest ten milion, czy to jest 150 tysięcy? Bo to jest istotne, bo jeżeli my dostaniemy po milionie, to jakoś nam ten problem rozwiąże, tak? A jeżeli my według tego wyliczenia dostaniemy 150 tysięcy, to nie robi nam żadnej różnicy, tak? W całości działa. Teraz tylko zamieszamy w punktach i przyspieszy nam liczbę punktów spływających, natomiast nie da nam środków finansowych dotyczących tych punktów. W związku z tym, czy ta informacja, ja wiem, że ona jest medialna, jest szybka, jeszcze nie przemyślana, nie rozmawiana, tak jak pan mówił, ale czy to zapewnienie mówiące o finansowaniu miliona do szpitala, to jest takie zapewnienie pewne, czy jakby to dopiero zweryfikuje wyliczenia tych punktów i wyliczenia ryczałtu do tych punktów? Jeżeli chodzi o kwestię wyliczeń, to wyliczenia są na pewno dopiero w toku, ale też prosiłem Państwa o to, przede wszystkim dyrektorów szpitali na zaproszenie dyrektorów Państwa, bo jest okres opiniowania do 28 marca. Prosimy zaopiniować to zarządzenie prezesa, wskazać no, te rzeczy, które Państwa w tym zarządzeniu niepokoją. My też to przeliczymy, będziemy tam sobie proponować końcowe rozwiązanie. Natomiast jeszcze raz podkreślam. Tam było powiedziane średnio milion, a zasada średniej jest, wiecie Państwo, statystyczna. To jest od do. W szpitalu X może być to więcej, w szpitalu Y może być to mniej. Nie chcę komentować słów pana ministra, no bo nie wypada. Takie dzisiaj padło stwierdzenie na konferencji prasowej. Dziękuję pan przewodniczący. Bardzo proszę się zabrać głos. Tak? Marek Skarżyński, do szpitala w Wiszło. Proszę Państwa, oczywiście prezentacja jest absolutnie fotografią naszych relacji i tego, co się dzieje po prostu przy wykonywaniu kontraktów, wszystkich ograniczeń i też możliwości, bo każdy szpital ma jakieś możliwości, dysponuje kadrą, pewną infrastrukturą. Natomiast pieniądz jest bardzo ciężko uzyskać większy w kontekście roku poprzedniego. Wspinanie się, co było tutaj mocno podkreślone, odbudowywanie kontraktu albo jego powiększanie, to praktycznie przy tej linii dygresywnej jest mało możliwe w dzisiejszych realiach. Natomiast no, chciałem powiedzieć, że oczekiwania szpitali powiatowych wynikające z rachunku kosztów oraz z dramatycznie pogarszającej się sytuacji w ostatnim roku, szczególnie ostatni rok,
to są potrzeby, żeby próbować zrównoważyć finanse szpitala powiatowego, też użyję słowa średnio, to są na poziomie 15%. Jeżeli my mamy tutaj propozycję na tym poziomie, no to myślę, że nie uzyskamy równowagi, nie zdejmiemy troski organów założycielskich z subsydiowania, z wspierania szpitala, a te możliwości wiem, że w wielu powiatach się po prostu kończą. Dzisiaj ustawa wyraźnie mówi, że każda strata powyżej kosztu amortyzacji musi być uzupełniona przez organ założycielski. No mamy zjawisko chyba niepożądane i niewłaściwe, że częściowym płatnikiem usług zaczyna być organ założycielski. No to model nigdzie na pewno nie przerabia. Dzisiaj trzeba spojrzeć na to też, że minister zdrowia no niestety nie negocjował z wszystkimi grupami pracowników, wybiórczo pozłocił, wynagrodził, nie wiem jak to nazwać. Tak naprawdę dzisiaj dwie grupy, no jeżeli rezydentów lekarzy dołożymy, to będą trzy grupy. To są pielęgniarki, ratownicy medyczni i rezydenci. I te grupy to tylko cząstka potencjału ludzkiego w szpitalach. Dyrektorzy przed sobą mają ogrom negocjacji płacowych. Ci ludzie naprawdę pozostali oczekują na wzrost wynagrodzeń, dlatego że mają skalę porównawczą z tymi, którzy już cokolwiek otrzymali. Dzisiaj taka symulacja wzrostu wynagrodzeń, która ustawowo odbędzie się z dniem 1 lipca, no daje naprawdę niewielki wzrost. Przecież po kilkadziesiąt złotych będziemy musieli tam dodać po 100 parę złotych do płacy zasadniczej pracownikom, jako ten wieloetapowy mechanizm podnoszenia płacy. I to zgodnie z oczekiwaniami i rozmowami też z przedstawicielami poszczególnych grup zawodowych, to jest nieakceptowalne. Czyli na pewno będziemy musieli podnieść się w trybie negocjacyjnym, ale też czasami pod ścianą, ofertę pracodawcy wobec pracowników, żeby utrzymać ciągłość świadczeń w szpitalach. Dzisiaj największym zagrożeniem, już kończę, największym zagrożeniem dla szpitali to są brak kadry, zdolność utrzymania tej kadry i oczywiście tak naprawdę zagrożenie tym efektem domina, czyli likwidacja albo zatrzymanie jednego oddziału to jest zagrożenie wypadnięcia z sieci. To jest naprawdę duży problem, ale także po kilku miesiącach nie ma możliwości odbudowania kadry i przywrócenia tego oddziału znowu do gry, do wykonywania świadczeń. I dzisiaj utrzymanie kadry to jest nadzwyczajny koszt, dlatego że dzisiaj mamy zjawisko prawie już 80% podnoszenia kosztów płacowych, czyli 80% ten wskaźnik zaczyna już prawie być w każdym szpitalu jako koszty płacowe. No to jest, niedawno mieliśmy 60%, tak? A dzisiaj już jest 80%, czyli zarząd menadżera szpitala, dyrektora to jest w obrębie tych 20%. Pozostałe wydatki są sztywne. To są te faktyczne zagrożenia i dzisiaj kilkuprocentowy wzrost kontraktów nie rozwiązuje żadnego problemu. Szpitale powiatowe będą bardzo zagrożone, chociaż wykonują naprawdę w skali województwa ogrom świadczeń. To jest ponad połowę świadczeń jest wykonywanych w szpitalach powiatowych i to jest ogniwo według mnie niezbędne dla przybliżenia tych usług dla lokalnej społeczności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Szanowni Państwo, nikt nie dyskutuje z potrzebą funkcjonowania i to dobrego funkcjonowania szpitali powiatowych, więc to nawet nie ma sensu na ten temat rozmawiać, tego tematu poruszać. Natomiast ja chciałbym mocno dodać jedną informację. Ja
likwidacja jednego oddziału czy zawieszenie jednego oddziału z czterech oddziałów w szpitalu nie oznacza wypowiedzi szpitala w sieci. Tak nie jest, proszę Państwa. Trzeba zlikwidować wszystkie oddziały, żeby wypowiedzieć sieci. A nawet jeżeli tak się wydarzy, to się wydarzyło w szpitalu w Porąbu, to szpital w Porąbu na to miałem, czy jest ktoś z Państwa przedstawicieli? Nie, bo tam jest szpital miejski, który niestety nie ma przedstawicieli. Tak. Szpital w Porąbu funkcjonuje, proszę Państwa. Rozbudowaliśmy to działanie, więc proszę się tego nie obawiać. Natomiast ja troszkę na kanwie Jowisza, zanim do finansów, trochę na kanwie Jowisza, trochę na kanwie pewnych problemów kadrowych, gdzie my też uczestniczymy razem z Państwem w jakiejś próbie rozwiązywania tego problemu, jednak powiem o jednej rzeczy, bo ona zależy od Państwa. Od Państwa jako dyrektorów szpitali i od Państwa jako starostów. Jeżeli słyszymy, że szpital X proponuje personelowi szpitala Y, nie pytając o to, ile tamten personel zarabia, 150% pensji, żeby przeszedł do pracy, bo potrzebujecie Państwo kogoś za wszelką cenę, to ja zaczynam się zastanawiać, proszę Państwa, czy ta wszelka cena nie jest zbyt wysoka. Bo tak nie może być, proszę Państwa, że takie propozycje się między Państwem pojawiają. Bo Państwo sami siebie w tym momencie zapędzacie w tak zwany, przepraszam, kozi ruch. I nikt nie podoła, nikt z Państwa nie podoła takim rozwiązaniu. To pewne sprawy jednak muszą mieć jakąś granicę górną i ta granica górna gdzieś między Państwem powinna funkcjonować i nie powinna być jednak przekraczana. Zgadzając się z tym, że jeżeli chodzi o kwestię beneficjentów podwyżek, to to trzy czy może cztery grupy zawodowe, które są dzisiaj beneficjentami podwyżek. Ale jeszcze raz wracając do finansów, proszę Państwa, ta rozmowa o finansach, ona się przecież nie zakończyła. Ta rozmowa o finansach to jest projekt zarządzania prezesa. To jest informacja z dnia dzisiejszego na temat kwoty finansowej, która się pojawia w tej chwili na tak zwanym stole. I proszę Państwa, to jest początek jakiejś sprawy. Jest to namawianie do tego, żeby jednak zaopiniować, żeby jednak wskazać te kierunki. My jesteśmy do Państwa dyspozycji w tych wyliczeniach i we wszystkim, co jest niezbędne. Jeszcze jedna rzecz, która może ułatwić, chociaż nie wszędzie oczywiście, zarządzanie kadrą. Jest już ustawa, która mówi o ostrych dyżurach. Od 1 lipca bieżącego roku te ostre dyżury będą faktem. Zostaną powołane odpowiednie ciała na poziomie pana wojewody z udziałem Narodowego Funduszu Zdrowia i ten system ostrych dyżurowych wróci do systemu polskiego. To jest rozwiązanie, które w znaczny sposób oszczędza kadry. Bo już nie będzie konieczności, że w każdym szpitalu wszystkie oddziały będą musiały funkcjonować na 100% stroną obsadą, tylko będzie się można troszeczkę wypowiedzieć. Niestety uczciwie trzeba powiedzieć nie wszędzie. Bo jeżeli odległość od szpitala do szpitala będzie zbyt odległa, 50 km czy więcej, to tych szpitali to dotyczyć nie będzie. Ale jeżeli jest bliska, to można się podzielić i to nie jest sytuacja rezygnacji z pewnych usług. Wiem, że Państwo się przed tym zbraniacie, tylko po prostu podzielenia obciążeń finansowych na pół. Bo połowę miesiąca dyżur jest na 100%, a druga połowa miesiąca jest dyżur tylko za 2%. To z tych rzeczy jeszcze dodatkowo, o czym nie wspomniałem, ale są istotne. Pierwszy lipiec bieżącego roku. Czerwiec, pan dyrektor, z tego pan dyrektor wspomniał o kosztach pracowniczych tych linii. Ale szanowni Państwo, proszę zauważyć, że my jako starostowie mamy coraz większy problem, jeśli chodzi o nasze budżety. Bo dzisiaj to, co się dzieje w szpitalach, zaczyna zagrożać budżetem powiatu. Wskaźniki, które za chwilę będą, nie pozwolą nam RIO, nie pozwoli nam takie budżety uchwalić. I tu zaczyna być poziom nie tylko problemu samego szpitala, ale funkcjonowania całych powiatów. Właśnie przez to. Ja widzę, proszę, mam takie jedno pytanie zasadnicze też. Dlaczego jest taka przepaść w finansowaniu pomiędzy POZ-ami dziennymi a nocnymi? Przecież wiemy dokładnie, ile w ciągu świąt, niedziel, nocy zdarzy się w szpitalach, jakie są warunki pracy, a dzienne są jakieś. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o kwestie finansowania, to są dwa różne systemy. Ten system dzienny, oczywiście on działa pomiędzy godzinami 8 a 18. Natomiast tam, proszę Państwa, w ciągu całego roku jest 7 milionów Polaków. Natomiast w całym systemie nocnym, który faktycznie działa długo, bo działa od godziny 18 do godziny 8 rano i weekendy, tych Polaków jest, proszę Państwa, kilkadziesiąt tysięcy. Więc to jest znaczna różnica. Faktem jest, i to jest prawda, że koszty osobowe są tymi głównymi kosztami, więc myśmy w tym roku na tyle, na ile mogliśmy, za
przygotowaliśmy na to i z dnia 1 stycznia dla wszystkich podmiotów podwyższyliśmy stawkę o 4%, a teraz w nocy tej pomocy, a teraz jeszcze wykonaliśmy pewne korekty, ona jest różna w zależności od podmiotów i ona jest no niestety od braku wzrostu, jeżeli tam nie było usług powyżej pewnej ilości, aż do tego co pamiętam około 20%, około 20%. Także zareagowaliśmy na to na tyle, na ile mogliśmy, na ile było nas stać. To są dwa różne systemy, proszę Państwa. Ten drugi, czyli ten nocny pomocy, w zasadzie odpowiada bardziej Izbie Przyjęć. I gdybyście Państwo mnie pytali o zdanie, to zresztą wiem, że był taki pomysł. To ja w ogóle jestem zwolennikiem, żeby to docelowo była część tego systemu Izby Przyjęć, żeby tego nie wydzielać zewnętrznie w taki sposób, który kosztuje Państwa dodatkowe koszty. Bo ten pacjent i tak trafia na Izbę Przyjęć, gdyby był tam tylko ja, czy dodatkowo człowiek, który by tego, lekarz, który miasta, który by tego pacjenta obsłużył, to myślę, że to by było dla działania systemu wystarczające. Miejmy nadzieję, że to w tym kierunku zostanie zmienione, bo też jest plan dotyczący pewnych zmian finansowania solówki z przyjęcia, ponieważ na razie jest to tylko hasło. Tak, ale ponieważ to jest na razie tylko hasło, ja nie mogę podać Państwu szczegółów. Tak? Nie chcę mówić o kwotach, o procentach, o odsetkach. To jest zaplanowane we wzroście od 1 lipca bieżącego roku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytania. No. Bardzo proszę. Dzień dobry. Moje nazwisko Włodzimierz Górowski. Jestem dyrektorem Szpitala Powiatowego w Nowomieście Lubawskim, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dla moich koleżanek i kolegów dyrektorów, to ja się staję nudny, bo za wielokrotnie powtarzam pytanie do pana dyrektora Sekrzewskiego, do pana prezesa Jacyny, do pana dyrektora ministra Miłkowskiego. Jak to jest, że szpital w Nowomieście Lubawskim, podejrzewam, że może być tak samo, dotyczyć to może innych szpitali, w ciągu okresu 10 lat, 2009-2018, kto rządził, wszyscy wiemy, zanotował wzrost nakładów o 19% w sytuacji, gdy nakłady na szpitale w ogóle wzrosły o 60%. Druga sprawa, która nurtuje mnie i tu z panem dyrektorem Zakrzewskim też na ten temat dyskutowałem i prosiłem o jakby pomoc i zweryfikowanie ryczałtu, który no, nie udało nam się zrealizować w 2017 roku z tego powodu, że przygotowywaliśmy się do remontu oddziału chirurgicznego, który od 30 lat czekał na poprawę warunków. Proszę Państwa, tak się składa, że od 32 lat zarządzam szpitalami z przerwami, w tym szpitalem wojewódzkim, ale przez 7 lat, ale tak w ciężkiej sytuacji w finansach szpitala i z tego co wiem koledzy dyrektorzy, koleżanki dyrektorki też to potwierdzają, po prostu nie było. My w tej chwili balansujemy na skraju wniosku o upadłość, bo w spółkach co taka sytuacja no, tylko może być, bo tam, gdzie organem założycielskim w publicznych, no to wiadomo, że decyzję podejmie ten organ. Proszę Państwa, przez te 10 lat inflacja to 22%. Cena jednostkowa usługi wzrosła tylko o 6%. No, moje pytanie też powtarzane, jak żyć? No, nie da się żyć w takiej sytuacji. Drugie pytanie, które powtarzam, czy leci z nami pilot. No, przepraszam, ale nie widzę tutaj jakiejś sensownej polityki i te 350 milionów to jest na kropla w morzu potrzeb. Jak Państwo wiecie, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych od sierpnia 2018 roku wnosi o wzrost wycen procedur 15%. To dałoby nam szansę przeżyć, ale to, co w tej chwili jest tutaj oferowane, przypuszczam, że to będzie tylko taki makijaż, że coś się no, robi w tym zakresie. No, wszyscy nasi pracownicy, my, oczekują w sytuacji no, bardzo dobrej sytuacji gospodarki, adekwatnych środków
na ochronę zdrowia. Tak się niestety nie dzieje. I ja ze swojej strony, no nie chcę tutaj podawać, no może krótko tylko powiem, jakie są przyczyny. Przede wszystkim to są przyczyny kadrowe, tak? Luka pokoleniowa. Lekarze 40-55, na rynku ich nie ma. Z pielęgniarkami jest podobnie. Świadomość roszczeniowa też wzrasta pacjentów, co powoduje to, że skutki odszkodowań nie tylko firma ubezpieczeniowa, ale i my ponosimy. I wiele innych przyczyn. To, że musimy konkurować z POZ-ami, gdzie stawka w tej chwili, żeby zdobyć lekarza pomocy świątecznej, to taki lekarz przychodzi i mówi, że w POZ-cie dostaje 180 zł. I jak możemy to zorganizować? U podstaw reformy było to, że to lekarze rodzinni zabezpieczają całodobową opiekę. My tutaj, kolega Marek Skarżyński, apelował też do ministra o to, żeby zdjąć z nas ten obowiązek. No niestety dostaliśmy odpowiedź, że tego nie można zrobić. Naprawdę trudno jest zabezpieczać nocną świąteczną i z chęcią pewnie wszyscy koledzy i koleżanki zdaliby tą promocję łącznie z pieniędzmi. Ja ze swojej strony apeluję do panów starostów, bo my nie jesteśmy w stanie już wykrzesać oszczędności w ramach naszych budżetów szpitalnych. Apeluję o zdecydowane działania, bo od sierpnia krążą pisma, ale efektu jako takiego znaczącego nie ma. Także wszystko organy założycielskie i właściciele muszą podejmować decyzje, jak Państwo wiecie. Jakby przeciwstawiliśmy się w pierwszym podpisaniu umowy na cały rok na PSZ w tym okresie rozliczeniowym. Podpisaliśmy na pierwszy kwartał, no ale teraz już jakby nie odmówiliśmy. Pan dyrektor Zakrzewski też robi co może, tak przypuszczam, bo tej zupy w tym karku ma tyle, ile rzeczywiście zostaje przydzielone. Decyzje o tym, co dalej, muszą podejmować właściciele i organy założycielskie. I apelowałbym o zdecydowane, bo kończymy się. Dziękuję. Dziękuję. Sytuacja szpitala w Nowym Mieście Lubawskim to jest ten przykład, niestety, o którym mówiłem, że jeżeli nie zgłosiliśmy przerwy w udzielaniu świadczeń, to efekt końcowy jest taki, o którym mówił pan prezes. Natomiast na szczęście w tej chwili, niestety po długim czasie, po roku, odbudowujemy w tym roku ten kontrakt do poziomu takiego, który był przed utratą. Ale to tyle trwało, to tyle trwało. Natomiast pan prezes był uprzejmy poruszyć ważny temat, o którym ja już mówiłem, ale jednak powtórzę. Proszę państwa, jeżeli brakuje państwu nie środków materialnych, ale brakuje państwu środków wykonawczych, a to jest prawda. Brakuje kadry pielęgniarskiej, lekarskiej i tak dalej, to współpraca między powiatami jest niezbędna. Jeżeli państwo jako starostowie nakażecie panu dyrektorowi za wszelką cenę utrzymać działalność na 150%, no to będzie przez cały czas ten telefon, proszę przyjść do mnie, pani pielęgniarko, panie doktorze, za 150% tego, co pan zarabia, gdziekolwiek pan jest. Więc bardzo proszę jednak o współpracę w tym zakresie, ponieważ tej kadry brakuje. I to nie jest niczyja wina, proszę państwa. Po prostu z czasem ta grupa lekarzy, pielęgniarek się zestarzała. Tak? No, PSM bije. Mamy uczelnie, to się odbudowuje. Mamy szkoły pielęgniarskie, to się odbudowuje. To się nie odbudowuje natychmiast. Trzeba po prostu współpracować ze sobą. Bardzo do tego zachęcam, bo wiele się robi w tym zakresie, żeby jednak tu troszkę sobie wzajemnie pomóc. Nasza uczelnia w tej chwili, proszę państwa, wypuszcza rocznie 150 lekarzy. Już. No, ale oni się jeszcze muszą kształcić. Większość z nich na szczęście zostaje już na naszym terenie, bo ja dwa razy prokuruję wykłady dla nich, więc tam około 80-90 osób zostaje na naszym terenie. Mamy wydział pielęgniarstwa, też panie pielęgniarki kończą kształcenie. Dzięki tym podwyżkom, o których tutaj mówiono, no, one są trudne, bolesne, ale panie zostają w zawodzie pielęgniarskim. Więc na dzień dzisiejszy wykonują ten zawód. I chętnie, że tak powiem, jakby przystąpiło do wykonywania tego zawodu, co przedtem w zasadzie było troszkę inaczej, bo pobierały tylko zaświadczenie, że skończyły studia, a potem
po prostu szły pracować gdzie indziej. I wracając jeszcze, proszę Państwa, do tych finansów, bo to jest jakaś część rozmowy. Ja mówię o tych finansach globalnych, tak? To jest jakaś część rozmowy. Dzisiaj padła deklaracja, zawisło zarządzenie prezesa. Prosimy uczestniczyć w tym dialogu, tak? Ten dialog się nie zakończył. On po prostu został w konkretach pokazany, jakiś początek. Także zapraszamy do tego dialogu, jeżeli tak mogą. Pierwsze. Żeby można, Szanowni Państwo, ja jeszcze nie zabiorę ten temat. A pieniądze są takie, jakie są, ale wczoraj się odbyła konferencja Narodowego Funduszu Zdrowia, obecny pan dyrektor, który ja tutaj. I chcę powiedzieć to samo, co mówił pan dyrektor Staszewski. Mianowicie jest niezbędna współpraca. Wiele szpitali powiatowych przeżywa, kiedy zostanie nie dało być, a to się składa wiele czynników. Pan dyrektor z Nowego Miasta Lubelskiego wspomniał te dziesięciolecie, ale ta współpraca jest niezbędna. Myśmy powołali też takich koordynatorów na prośbę właśnie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, tam byłby obecny też pan minister. Taki koordynator, a tutaj jest u nas dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego, pan Kubiak Krzysztof. No my w kontaktach staramy się wypracowywać jakieś stanowisko wspólne w porozumieniu właśnie i z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale także tutaj mam nadzieję, że także ze starostami, prawda, z organami, które prowadzą szpitale powiatowe. I ja pamiętam, pan dyrektor też, pamiętam wypowiedzi z pana, ale pana, bo pan zgłaszał to wiele, oczywiście, że przyznaje pan rację. Był problem zatrudnienia lekarzy w Ukrainie. Było takie posiedzenie konwentu starostów i ten problem stanął. Efekt jest w zasadzie, mizerny, tak, pan tutaj dobrze podpowiedział, mizerny, a więc rzeczywiście brakuje. Mamy wydział lekarski, nauki o zdrowiu, ale też chcę powiedzieć o pielęgniarkach. No, mamy pewną relację z pielęgniarkami, no wiadomo, one otrzymują świadczenia. I także jest uczelnia, rozwój uczelnia humanistyczna ekonomiczna. I tam jest wydział właśnie pielęgniarski, mocno obsadzony. Tych pielęgniarek przybywa na dzień dzisiejszy. Gdybyśmy myśleli, to w skali ogólnopolskiej to jest 5,8, bo 5,7 to w zależności od te statystyczne na 1000 mieszkańców w Polsce. No, tych pielęgniarek przybywa i myślę, że to będzie odbudowywane. Natomiast, jak już wspomniałem na początku, no będą świadczenia 350 milionów na początek, to nie jest mała. Po drugie, mamy pieniądze dodatkowe na zaśmy, wydaje się, tak, na limity, na sobie, oczywiście, jak pan dyrektor wspomniał, a także te dyżury ostre, tutaj porozumiewanie się między szpitalami jest niezbędne, konieczne, żeby uzdrowić. Ja mam tutaj listę przed sobą, wsadziłem, bo tu jest zeszyt w Tarabiszycku i też zmniejszenie liczby łóżek w poszczególnych szpitalach, w poszczególnych oddziałach, prawda? Mógłby te dane dalej przytaczać. Na pewno trzeba rozmawiać, no bo innej drogi nie ma. No jak będzie, no słuchajcie, no, nikt nie zagwarantuje tego, co no, pełnego wymiaru. Ale w jakimś tam wymiarze, no mam nadzieję, że szpital będzie funkcjonować. No, wspomniał tutaj pan przewodniczący Jan Szkalek właśnie o tym, że te budżety już powiatu ustawy się wyczerpują, a trzeba temu jakoś no, zareagować, no, to co można powiedzieć. Nie można się załamywać, nie trzeba iść do przodu. No też nie trzeba planować, jest pan starosta, prawda? Obecnie również zgłaszał problemy, zwłaszcza, że to jest szpital w miejscowości nadgranicznej. No, kiedyś to były te specjalne preferencje, jak wiemy, szpitali, wtedy byliśmy z panem no i ja tyle, gdyby jakieś były pytania do tutaj właśnie do urzędu, także do nas, do wojewodów, to jest tutaj tam również obecna, była już ta osoba wymieniana, pani dyrektor działu zdrowia, pani Anna Krakowska, która też zawsze służy tutaj pomocą, tylko tak trafić między przedstawicielami szpitali powiatowych, nie tylko powiatowych, zawsze jest doskonałym fachowcem, bo jest też lekarzem, doskonale zna przedmiot, prawda? Także chodzi o zdrowie. Na tyle na początek. Dziękuję bardzo, panie wojewoda. Jak pan poruszył już temat, to mi się od razu pasuje. I to znowu mam pytanie. Dlaczego poseł pominięto w dodatkowych pieniądzach kontraktowaniu te podstawowe zespoły? Ale pan przewodniczący mówi o tych. Proszę? Postawka. Były teraz kontraktowane nowe i dysponenci byli, żeśmy zostali pominięci.
nie ci, którzy mają w zespole podstawowe zwiększenie. Zaraz odpowiem. Ja byłem akurat negocjatorem z ratownikami medycznymi. Początkowo no, bardzo mocno, tak powiem, naciskali. No, poprosiłem ich o przedstawienie postulatu, przedstawili. Był mistrzostw w ratownictwie. No i słuchajcie, ja brakowałem, że dostałem podwyżkę. I dostałem podwyżkę. Poważnie, mówiąc, byłoby strasznie być tam się ze strony kilka woli. Natomiast tutaj twoje pytanie, prawda? To ja bym poprosił może panie dyrektor do wyjaśnienia, jeżeli można, tak? Panie radny, to jest tak stwierdzony, jak mówiłem. Pan marszałek jest. Dzień dobry Państwu. Jeśli chodzi o sprawy związane z ratownictwem medycznym, to jak Państwo wiecie, w chwili obecnej trwają pewne zmiany, które będą przez Państwa również przygotowywane. Łączy się to z wnioskiem Państwa o dyspozycyjności i wejście w system właśnie tych dyżurów ostrych i tępych. Generalnie wiadomo, że za tym pójdą również inne, no niedużo znaczące zmiany w finansowaniu. Jeżeli chodzi o ratowników, na pewno nie, ponieważ ratownictwo medyczne ma ustalone pewne stawki i konsorcjum, które w chwili obecnej powstało, z tego co wiem od wczoraj, zaproponowało trochę niższe te stawki. I na tym rzecz polega, żeby jednak no, dojść do takiego porozumienia, żeby proponowane w ramach pieniędzy, które są, a generalnie w ratownictwie są pieniądze duże. I można tak stwierdzić na podstawie tego, że różne podmioty, które funkcjonowały do tej pory w systemie, dawały różne stawki swoim ratownikom. Żeby to ujednolicić, minister zdrowia zajął się tą sprawą i w związku z tym z pewnością organ, o którym pan wicewojewoda powiedział, naszym pełnomocnikiem jest dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a wojewodą upoważnionym do wprowadzenia systemu centralnie, jakby zaproponowania systemu, opłacania systemu struktur i funkcjonowania ratownictwa medycznego, ale z uwzględnieniem właśnie szpitali na dyżury ostre i tępe, jest pani wojewoda województwa podkarpackiego, ponieważ zespół się już ukonstytuował, gdzie będą po prostu podejmowane centralnie decyzje, jak to ma wyglądać, żeby było ujednolicone w całej Polsce. Bo okazuje się, tak jak mówię, że różne podmioty, które do tej pory funkcjonowały w systemie, to były zarobki 8-6 tysięcy, ale były brutto, ale były zarobki typu 2 z kawałkiem. Czyli musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli tak było i Państwo myślą, że macie taką świadomość, no bo dotyczy to również naszego województwa, no to po prostu w ramach jakiejś solidarności społecznej te rzeczy należy wziąć do opracowania i to się stało. Wczoraj była faktycznie taka konferencja i narada, o której pan wicewojewoda wspomniał, także sprawy są w toku i z pewnością wiadomo, że od 1 kwietnia powinno już być z Państwem no, jakby ukonstytuowane pewne takie uzgodnienia, które mają, no, jeżeli potem przybiorą w sensie, mówię płacowy, troszkę inne wydanie, to będzie to na pewno ujednolicone w całej Polsce, z tego co wiem. Natomiast jeszcze tylko zacytuję właśnie, może dokładnie, sprawę tego artykułu 21a punkt 1. Wojewoda w porozumieniu z dyrektorem właściwego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na wniosek świadczeniodawców udzielających świadczeń na terenie tego oddziału może ustalić harmonogram funkcjonowania jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Oczywiście tu pisze w ten sposób, ale my rozumiemy dobrze, że chodzi to tak naprawdę w związku z reorganizacją jakby całego podejścia do systemu ratownictwa medycznego, w którym, tak jak mówię, pieniędzy generalnie jest bardzo dużo. I te pieniądze zresztą sukcesywnie, jeżeli zostawały, Państwo wiedzą, że co roku pan wojewoda w części tej, która zostawała, również przekazywał na karetki, na wymianę sprzętu, na SOR-y, chodzi o wyposażenie SOR-ów. Także te pieniądze pozwalały na to, czyli jednym słowem, w momencie kiedy dojdzie do pewnego ujednolicenia tych spraw, one są zewidencjonowane,
są zewidencjonowane pod każdym względem, zarówno co do zarobków, zarówno co do kosztów, jakie Państwo ponosicie w sensie utrzymania tego. W tym momencie, ponieważ jest to jedno konsorcjum, które powstało i są, z tego co wiem, z Państwem już te sprawy w pewien, w większym stopniu jakby już uzgodnione, no kwestia jeszcze tych stawek. Myśmy na tle Polski nie mieli stawek niskich. Byliśmy w tej górnej, raczej w górnej pozycji, jeżeli chodzi o stawkę godzinową na dobą karetkę. I w związku z tym zobaczymy, jak centralnie ten zespół, i to będzie, myślę, sprawa szybka do załatwienia i wtedy Państwo zostaniecie powiadomieni. Natomiast no, na dzień dzisiejszy jest po stronie Państwa pewna taka sytuacja, że jako świadczeniodawcy w tym zakresie będziecie musieli wystąpić z wnioskiem. Oczywiście nie jest to przymus, ale jest to, no, jeżeli ktoś jest w systemie i Państwo jesteście w tym konsorcjum, to taki wniosek do wojewody, w jakim zakresie Państwo chcecie te ostre dyżury pełnić, w jakim możecie, ze względu na kadrę, ze względu na sprzęt. Oczywiście również pozwoli to później przy kontraktowaniu, ja nie będę się za pana dyrektora absolutnie wypowiadać, ale ponieważ Wydział Zdrowia również robi analizy w sensie obłożenia państwa, w państwa podmiotach łóżek i na przykład mamy w różne oddziały, gdzie obłożenie mamy 21% w ciągu roku, ale mamy takie, które są 69% w ciągu roku. Jest to oczywistą sprawą, że w tym momencie, to już idąc dalej, w zamyśle, który szpital jest na ostro, który na ten w sensie uzgodnień między państwem, te sugestie po tych analizach też będą temu służyć, żeby po prostu wiedzieć, że taka jest sytuacja. Jasne jest, że będzie to miało przełożenie później na pieniądze, ale na pewno nie na pieniądze tytułem, żeby likwidować cokolwiek, tylko żeby to, no, mówiąc tak kolokwialnie, trochę ucywilizować, na ile jest to możliwe w sytuacji, w takiej, jakiej jesteśmy, bo istotnie mamy mało kadry. Ta kadra starzeje się, ale młodzi ludzie, którzy kończą Akademię Medyczną, i chcę tutaj powiedzieć, że z naszego województwa, z naszej Akademii zdali bardzo dobrze, po raz kolejny drugie miejsce w Polsce, ale było i pierwsze. Także chciałam powiedzieć, że oni, jeżeli Państwo również będziecie brać pod uwagę, żeby zatrzymać tą kadrę, to jest rzecz bardzo ważna, akredytacja, o której Pan Dyrektor wspomniał. Ona nie tylko z punktu widzenia NFZ-u jest wartościowa dla Państwa, ale również z punktu widzenia tego, że mając akredytację, dostajecie młodych lekarzy do szkolenia. Jeżeli dostajecie ich do szkolenia, to macie bezpośredni wpływ, żeby ich zatrzymać u siebie. Mało tego, w Ministerstwie Pracy trwają prace również, wnioskowane to było wielokrotnie, żeby w szpitalach powiatowych można było kształcić rezydentów, kształcić specjalistów. No tak, oczywiście jest to możliwe pod warunkiem, że w danym zakresie Państwo macie akredytację. Natomiast minister pracuje nad tym, żeby taka obligacja była, że pół roku lekarze, którzy się kształcą, spędzali właśnie w ramach specjalizacji w szpitalach powiatowych. To też stwarza możliwości takie, że można zatrzymać tych ludzi u siebie w ten czy w inny sposób. Tak? Czyli te mechanizmy wciąż funkcjonują, sytuacja jest cały czas dynamiczna i po prostu nad tym pracujemy, i Państwa postulaty na pewno są słyszane i robimy wszystko, żeby tak było. Tak kończąc, już powiem tylko, że system, oczywiście wiele może osób na tej sali to nie zna, ale system, jeżeli chodzi o dyżury ostre i tępe, on funkcjonował. Także do tego systemu, kiedy NFZ, który w tym znaczeniu wiodącą rolę pełni, ponieważ też ma pełne analizy w sensie bezpieczeństwa tego zdrowotnego, czyli dostępności do tych usług, i będzie to analizował, to będą dopisane te podmioty, czy te zagadnienia będą też wartościowane, które przez ten cały czas dochodziły na naszym terenie, tak jak transplantologia i inne, już tu wymieniać nie będę, ale mówię to w znaczeniu takim, że dużo rzeczy robi się faktycznie i no jest ta praca widoczna. Jest ta praca widoczna i oczywiście będziemy ją kontynuować dalej. Może tak daleko poszłam, ale to się spina. Ratownictwo niewątpliwie w kontekście całej tej reformy, tej organizacyjnej, wynikowej, właśnie związanej, no, ze starzeniem się społeczeństwa, to raz, ale no niekoniecznie tak, bo na dużo rzeczy też mamy wpływ jako osoby zarządzające podmiotami i dlatego tak rozszerzyłam swoją wypowiedź. Dziękuję bardzo. Myślę, panie dyrektorze, że nie do końca się spina, bo mimo wszystko
brakuje pieniążków, to za tym, to tylko ze sportem podstawowym musimy też płacić pieniążki za lidera konsorcjum. To są pieniądze, nasze pieniądze, które powinny pójść na te zespoły. A to znowu gdzieś one nam uciekają, prawda? Ja myślę, że ta sprawa jeszcze nie jest jakby zakończona, że w tym tak czy nie, no bo z tego co rozumiem, to ona nie jest zakończona, że tych pieniędzy jest zdecydowanie gdzieś mniej. No słyszałam, że ze stawki 27 na 24, tak? Żeby nie... Za dobrą karetkę. No za dobrą karetkę, ja o tym mówię, tak. No to te 3 złote, to tam kto jest liderem, no to wiemy, że zostało to jakby powierzone wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego i jakby negocjatorem jest niewątpliwie ten, ale wydaje mi się, jestem raczej tego pewna, że dyrektor bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego nad tym czuwa, ponieważ przez jego wydział to przechodzi. No i tutaj chyba nie jest jeszcze sprawa do końca taka zakończona, że te stawki będą niższe niż są faktycznie, bo to chyba jest raczej nawet niemożliwe. Dziękuję bardzo, pan dyrektor Zakrzewski. I z tego co wiem, to pan marszałek i zarząd pewnie bardzo się starają, może będzie miał jakieś dobre wiadomości w planie, że będzie to szpitale powiatowe, jakieś te pieniądze z regionalnego programu operacyjnego zostaną, panie marszałku. Ale wszystko. Dzień dobry państwu. Zacznę najpierw od tego bardzo duże problemy, które dotyczą szpitali powiatowych, są doskonale znane również nam w samorządzie wojewódzkim. Oczywiście nie możemy się tutaj równać ani kategorią, ani zakresem, ale powiem tylko to, że w całej służbie zdrowia na 14 naszych jednostek wojewódzkich służby zdrowia praktycznie po raz pierwszy zarysował się trend w połowie minusowego bilansu. I jak do tej pory szczyciliśmy się z tego faktu, że oczywiście nie jest to jeszcze aż tak drastycznie, ale jak zaczyna szkło czy lód pękać, to znaczy, że to nie jest proces taki sobie nie do zauważenia i nie do analizy. Sytuacja jest taka, że praktycznie wszystkie koszty wzrastają i to wszyscy doskonale wiemy, te bieżące, logistyczne, te związane z opłatami. I to jest fakt oczywisty, to jest zrozumiałe. Natomiast trzeba to pokryć i wiemy, że naprzeciw wychodzi jeszcze kwestia największego wydatku, jakim są płace, jakim są po prostu obciążenia personalne. I też jest to praktycznie w małym stopniu do opanowania, cokolwiek byśmy nie mówili o porozumieniach, o rozmowach, o kontaktach między starostami czy między dyrektorami szpitali. To przychodzi taki moment krańcowy, gdzie trzeba kontrakt podpisać i zabiegać o niego. Jeżeli nie będzie lekarza specjalisty zabezpieczenia personalnego, no to odpada praktycznie wszystko. I w tym momencie nasuwa się fakt, że naprawdę potrzeba rozwiązań systemowych. Naprawdę jest to krańcowy moment, gdzie i zabezpieczenie finansowe, ale i też te, o których państwo mówicie, tytułem poszczególnych podziałów, co do kogo ma należeć i też, no może to jest teoria, ale też ja uważam, że pewna kategoryzacja płac powinna mieć miejsce nawet ustawowo. Dlatego, że ja rozumiem, że lekarz powinien zarabiać więcej od starosty, od marszałka, od wojewody. No, 2 razy powinien zarabiać więcej, ale dlaczego 3-4 razy? Tak, tego nie rozumiem, to po prostu jako obywatel, nie jako marszałek. To są pieniądze publiczne, to są pieniądze w kontrakcie. Jeżeli są kominy w samorządach, to dlaczego ma nie być skategoryzowane branżowo i nie będzie trzeba się zbytnio porozumiewać, bo wiemy, że więcej jak 30 tysięcy to się nie zapłaci, bo nie można, bo taka będzie tabela. Może to jest teoria, ale zwyczajnie po ludzku pozwala sobie w takim gronie
to zauważyć. Proszę Państwa, kwestia techniczna bardzo ważna. Bardzo ważna, bo my stanęliśmy też na wysokości zadania. Mamy ten budżet oczywiście nie największy, bo to jest budżet mniejszy od miasta Olsztyna, wojewódzkie 750 milionów złotych, a budżet Olsztyna to jest miliard i trochę więcej. To trzeba sobie też patrzeć, w którym miejscu jest województwo. Ale duże pieniądze z budżetu wkładamy na udział własny, na poręczenie kredytów, na wydatki też obowiązkowe, które wynikają i one ciągle wynikają, tak jak Państwo u siebie wiecie, to u nas też po prostu a to sanepid, a to straż, a to po prostu pacjent, kategoria i tak dalej. I średnio mogę powiedzieć, że do 10 milionów to gdzieś tam się szuka w tej rezerwie, żeby wesprzeć funkcjonujące jednostki różnymi etapie. No i teraz to, co zasadniczym pytaniem było RPO i ta trudna też sytuacja powszechnego wsparcia z Unii Europejskiej. Są szpitale, które miały szczęście, no i są te, które czekają jeszcze w kolejce, bo generalnie rzecz biorąc, mógłbym powiedzieć tak, że te, które są na liście rezerwowej, żeby uzyskały jeszcze środki, to już by była dobra sytuacja w stosunku do RPO. Pieniędzy nie tracimy, spełniliśmy wszystkie wymogi, niemniej jednak na większości osi jesteśmy praktycznie na zrealizowaniu, bądź nawet na zrealizowaniu wskaźników i wydatków. I jedyna taka oś, która jest, powiedziałbym, średnio zaawansowana, to jest oś pierwsza, inteligentna gospodarka, 320 milionów, to jest no, poziom około 40% realizacji, a są takie osie, że 80-90%, czy nawet 120, tam licząc oczywiście nie matematycznie, tylko wskaźnikowo zrealizowane. No i będziemy wnioskować, natomiast czy komisja pozwoli z inteligentnej gospodarki, która jest głównym jakby założeniem obecnych RPO, przesunąć gdziekolwiek poza tą oś pieniądze, to trudno jest powiedzieć. Ponieważ nie tracimy rezerwy wykonania, ona już jest w RPO, tylko nie możemy jej uruchomić, czekamy na decyzję ministra rozwoju, to gdzieś tam w każdej osi po prostu te 6% będzie występowało. W pierwszej kolejności listy rezerwowe. Nie sądzę, żeby można było liczyć w tym okresie programowania na nadzwyczajne jakieś miliony i rozpisywanie nowych konkursów, bo to już jest finał. Dzisiaj jesteśmy przed nową perspektywą po 2020 roku i tutaj parę takich króciutkich stereotypowych uwag. Po pierwsze, program ma szansę wystartować nie wcześniej jak za 2 lata. To by było bardzo dobrze, bo ten rok to jest rok wyborczy, konstrukcja Unii Europejskiej, więc są liczby i trudno sobie wyobrazić, żeby w przeciągu roku ustalić nowe RPO, ale nie tam, to trzeba wiedzieć, że ten 2021 to jest bez kompletnego wsparcia regionu. I tutaj nawet jakby było cudownie, że tam te pieniądze są, to one nie będą. Mówię to o tym, że jest finansowa sytuacja w budżetach, prawda, że coś trzeba myśleć, robić. No i jest ogromny problem, żeby pieniądze bezpośrednio na urbanizację, że tak powiem ogólnie, a i służby zdrowia też były w regionalnych programach operacyjnych wyraźnie mocno zaznaczone. Będziemy zgłaszać, my przesunęliśmy już 2 razy i z tego bilansu POZ-y i szpitale powiatowe i wojewódzkie to najbardziej na powiatowe, ale to jest też ten nic, bo powiatowe nigdy nie miały swojej ścieżki w RPO do tej pory. Oczywiście wojewódzkie tutaj specjalistyczne całkiem nieźle, ale powiatowe nie miały i to jest ten problem, bo bieżący już, a przecież
od lat wstecz ten techniczny, jak zostało to określone. Więc jest strategia przygotowywana, czwarta, samorządy i starostowie, państwo też jako komplet macie przedstawicieli, będzie budowanie też nowego RPO i będziemy wnioskować do komisji. Tam idzie też taki mocny kierunek, ponieważ FSU nie będzie wcale mniej, ta proporcja 40% będzie w zasadzie zachowana. I to, co często się mówi, że te miękkie projekty to takie przerabianie, też przeszkalanie nadmierne może i trudno się czasami punktowo z tym nie zgodzić, ale chcemy ukierunkować też, żeby był specjalny zakres tych miękkich projektów na wsparcie właśnie szkoleniowe praktyk prezydenckich różnych tutaj wydatków w obrębie FSU. I o tym też rozmawialiśmy, większość państwa starostów z przewodniczącym konwentu byliśmy ostatnio w Brukseli i widzimy, że ten temat jest znany i ten problem regionu, ale i Polski jest pokazywany, więc będziemy dalej drążyć, ale nie ma co sobie obiecywać, że będzie gdzieś tam oś wydzielona 120 milionów na województwo i robimy wielkie konkursy. To gdzieś kompatybilnie termomotoryzacyjnie zdrowie gdzieś w obrębie po prostu tych funkcji związanych z osiami, które są trzeba przepisać jakby zakres szpitalny, żeby wesprzeć się po prostu inwestycyjnie. Także to nie są wiadomości, na które państwo czekacie, ale takie są realne po prostu. Dziękuję bardzo, panie marszałku. No niestety, myślałem, że trochę będziemy serni. Ale bardzo proszę.